Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca, Syna Nieskończonego Majestatu. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Świątynia Boga. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Przybytku Najwyższego. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios. I'm
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Pierwszy dzień przaśniku przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go, gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł, idźcie do miasta, do wiadomego człowieka i powiedzcie mu, nauczyciel kazał powiedzieć, czas mój jest bliski. U Ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Thank you.
Krzysztof Kowalski. Uśmiech. Święty, święty, uśmiech. Świętego Jana, chwała Tobie, Panie.
czasie Jezus powiedział swoim uczniom: Ja jestem krzewem winnym, wy lato roślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony, jak winna na to rośli i uschnie. I zabiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje was proście o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. Ojciec mój przez to będzie uwielbiony, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was miłuję. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości. Tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja was była i aby radość wasza była pełna. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Miasto nowe, niebieskie Jeruzalem wstępujące od Boga, piękne, ozdobione jako oblubienica w swej klejnoty. Moi drodzy, to słowa świętego Jana z Apokalipsy. Ten święty apostoł miał dar od Boga, był w niebie. I tak potem to opisał. Panie Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, oto Twoje miasto, pięknie ozdobione. Krzyż, który szedł naprzeciw, znak Twego zbawienia nas grzesznych. Świece, które symbolizują wieczne trwanie, adorację Twojego oblicza. Chorągwie, feretrony, a na nich święci. Kawałek nieba jest obecny na ziemi, bo to oni, święty Piotr i Paweł, Matka Boża i inni święci są razem z nami. A potem te anioły w białych sukienkach, które sypią kwiaty na Twoją chwałę. I cherubini, ci, którzy Tobie służą. A potem w tym, Panie Jezu, orszaku, kapłani, Twoi słudzy. I Ty sam, który jesteś największy. I my wszyscy, jako Twoje dzieci, Panie Jezu, zrobiliśmy to, co mogliśmy. Śpiewem, graniem, oddać Tobie chwałę. Tak po ludzku. Oto my, słabi, grzeszni ludzie, chcemy mieć niebo na ziemi. A to niebo to tylko i Ty. To tylko Najświętszy Sakrament. Ty, który patrzysz na mnie. Czy wierzę, że to jest niebo? Dlaczego nie mogę powiedzieć, że dziś jest niebo tu na ziemi? No bo niestety jest grzech. Że to jest największy dar i cud, jaki jest na ziemi. Żywy i prawdziwy, obecny Bóg. W hostii. To myśmy z tego wszystkiego zrezygnowali. Przygotowali się pięknie, jak najlepiej. Z naszymi oknami, flagami, pięknym strojem, po to, żeby adorować Boga. To jest nasza modlitwa. To, Panie Boże, dla Ciebie to wszystko. Słabi, grzeszni jesteśmy, lepiej nie umiemy. Ale dzisiaj chcemy, żeby niebo było naszym udziałem. Bo chcę Wam powiedzieć, drodzy bracia i siostry, każdy z nas, jak stanie w niebie, przed Bogiem, to anioł stróż przypomni nam ten dzisiejszy dzień i powie, Ty już niebo na ziemi miałeś. To wtedy on z tego kawałka chleba na Ciebie patrzy. A jakże mamy problem z wiarą, a mamy i to jak? Święci mieli. Zobaczyć Pana Boga. Ta hostia, która jest w monstracji, dzisiaj około godziny 8 rano, przed 8 rano, była kawałkiem chleba. Podczas sprawowanej Eucharystii, gdy kapłan wyciągnął ręce, wypowiedział słowa konsekracji, czyli przeistoczenia. Ci, co są blisko, mogą zobaczyć. Czy ten chleb się zmienił zewnętrznie? Nie. Natomiast istota się zmieniła. To jest tak, istota, to jest coś, co jest trwałe, co jest tożsame.
Gdy wrócicie dzisiaj do domu, otworzycie album ze zdjęciami. Wy dorośli zobaczycie zdjęcia z dzieciństwa, z młodości. Pokażecie swoim dzieciom i wnukom i powiecie, to ja w dzieciństwie taki byłem. A one co ci powiedzą? Ale mama, ale babcia, ale dziadek, ale tata. W ogóle nie przypominasz tego, kim dziś jesteś.